Dziś zapytamy mieszkańców Cieszyna, jakie plany mają na 1 listopada, kogo szczególnie wspominają i co sądzą na temat Halloween. Co Państwo planują w ten czas? Myślę, że będziemy dość tradycyjni i odwiedzimy groby, natomiast drugą część dnia pewno spędzimy dość aktywnie. My to zrobimy wcześniej. W międzyczasie mniej ludzi lepiej będzie. No będziemy coś dawać na groby swoich bliskich, tak? Będę rano kwestować na cmentarzu komunalnym i zbierać pieniądze na renowację grobów, a później już sam będę odwiedzać groby moich bliskich. Nic, wesele mam, 2 listopada. Święto zmarłych, znaczy w dzień zadusznych, tak? No nie jestem stąd, także rodziców mam w dziadku w Warszawie, także tutaj pracuję, także nic nie planuję. No, chodzimy na hrzbitowy, świeczki rozsvěcovat, a dawać kwiatiny na hrzbitowy. Na groby najbliższych, do kościoła. Wybieramy się na groby. Nie mamy tutaj nikogo pochowanego, a to są w pamięci w głowie, a nie na cmentarzu. No. Do rodziny, do żywca, tam obchodzimy święto zmarłych. Na cmentarzu, przede wszystkim na cmentarzu. Pewnie na groby pójdziemy jeszcze raz. No tradycyjnie na groby. Pewno odwiedzę swoich bliskich. A czy są jakieś osoby, które specjalnie będą wspominane tego dnia? Tak, tak. Ojciec. Ojciec, babcia, teść. Moja babcia, rodzina, oczywiście ze strony rodziców, jak i współkrewnych. Niestety na przestrzeni lat coraz więcej tych grobów, których trzeba, że tak powiem, pomodlić się i pamiętać o nich. To jest mój syn, który zmarł na leukemii i mój ojciec i moja matka. Tak, moja żona, która zmarła przed 2 laty. Ja mam to szczęście, że cała moja najbliższa rodzina nadal żyje, a groby to są pradziadkowie, których nie poznałam, ale tradycyjnie je odwiedzam. Mój dziadek, który zmarł w sumie w tym roku, niedawno, no i to on tak się skupia głównie na tym grobie, tam spędzić czas z nim. Zawsze myślimy, nie tylko 1 listopada. Mój dziadek, bo niedawno odszedł i raczej no, z tym go będę, pierwsze moje święta, kiedy go odwiedzę, więc... Dziadkowie przede wszystkim, no, bo rodzice żyją na szczęście. A dziadkowie już minęli się. A co pan sądzi na temat Halloween? Piękna tradycja, ciekawa, ale biorę to jako folklor. Halloween nie słabim. Nie. Te amerykańskie świątek jako to nie uznałem. No amerykańskie święto w Polsce jeszcze dopiero raczkuje. Ja jakoś nie świętuję tego święta. Powiem krótko, nie obchodzę generalnie i zupełnie mnie nie interesuje. To znaczy ja akurat jestem z osób, które nie praktykują tego zwyczaju. I dla mnie to jest święto, które pochodzi z zachodu i niekoniecznie w naszej kulturze to jest do przyjęcia. Tam przeciwna, ale no wiem, że idzie się z duchem czasu, więc no przyszło to z Ameryki chyba. I wiem, że ludzie jakby idą w to, szczególnie młodzi, ale ja osobiście jestem przeciwna. Ja to święto nie za bardzo obchodzę, chociaż w tym nie obchodzę urodziny, więc siłą rzeczy akurat jest to dla mnie dzień wyjątkowy. Natomiast uważam, że to święto nic dobrego nie wnosi do naszej kultury. A czemu służy to pytanie? Lubimy Halloween, no jest ciekawe, dla dzieci przede wszystkim. No, czekaj, zapytajmy Magdalena o... Pytanie o Halloween jest związane z Dniem Zmarłych, że tak powiem. To znaczy pytam... Tak, w kontekście, bo pan o to pyta pewnie, tak? Czy dokładnie. Powinniśmy akcentować to Halloween, czy może... To zależy od kontekstu. A pan akcentuje jakoś Halloween specjalnie w swoim życiu? Tak. Bawię się razem z dziećmi. Aha. Ciekawa kultura, ale nie nasza. Ale miłe. Mamy swoje zaduszki. Myślę, że też można różne zabawy wymyślić na ten dzień. Nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, bo moim zdaniem te święta nie kolidują w taki sposób, żeby nie można było tak naprawdę obu spędzić tak jak się chce. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Zupełnie neutralnie. Nie wiążę jednego z drugim. No dzieciom się podoba, no i no. Święto jak dużo innych, które przyszły z Ameryki. Nie bardzo mi się to podoba. To jest według mnie amerykańskie święto i tak jakoś sztucznie ciągnięte do nas. Przyznam, że nie mam zdania, nie wiem nawet kiedy jest. To jest tożsame ze świętem zmarłych. To przede wszystkim dla dzieci. To już nie jest dla nas, więc taka zabawa. Ja uważam, że zabawa nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Jeżeli wszyscy się śmieją i dobrze się bawią, to jak najbardziej. A, Halloween, amerykański świątek, który prosił już do Česka, przyszedł już do Česka, ale jako jak go ekstremnie nie prożywamy. Ty amerykański nie uznawam.
Okej. Te święta, jenom te nasze. Każdy, jak ktoś chce sobie świętować, niech sobie świętuje. Ja tam, mi się wydaje, że nie jest to nic złego, nikomu nie przeszkadza. To jest zabawa dla dzieciaków, jakby w takim, pod takim względem to nie jest żaden problem dla mnie. Jakiś rodzaj, nie wiem, zabawy przywiezionej z zachodu. Świętem jest święto wszystkich świętych. Halloween my nie znamy. Co to jest? Co to jest Halloween? Nie, ja nie akceptuję Halloween. Halloween to też jest święto oczywiście w krajach zagranicznych, także gdzieś tam w USA na pewno, w Stanach Zjednoczonych, Francji i tak dalej, takie kraje bardziej też może i egzotyczne. Ja myślę, że to jak każdy inny dzień, po prostu moglibyśmy też zaakceptować to święto tak jak każde inne nasze, prawda? To jest do uzgodnienia, także możemy sobie pozwolić też na świętowanie tego dnia. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Szczerze to wolałbym, żeby po prostu myśmy to obchodzili, nie ściągali od innych, tak, że mamy swoje święto, obchodzimy swoje święto, a nie obchodzimy jakiejś Ameryki czy czegoś tam, nie? My nie obchodzimy w rodzinie tego święta, my zostajemy przy tradycyjnym obchodzeniu wszystkich świętych. Nie lubię i nie popieram. Jest to kultura obca nam i chciałbym, żeby dzieci moje wychowywały się w tej kulturze, którą tutaj w Polsce jak gdyby którą prezentujemy, którą obchodzimy. Ja mieliśmy okazję być na Halloween właśnie w Stanach. Córka mieszkała 10 lat w Stanach i no, nie czuło się tam tego, że jest to święto wszystkich świętych 1 listopada, a święto zmarłych jest 2 listopada, więc jest to taki dzień jak gdyby na zadumę, nad zastanowieniem się nad życiem, nad sensem życia. Myślę, że no, jest to ważne święto dla nas Polaków i my jako Słowianie powinniśmy się tego trzymać. Ale akceptujemy oczywiście w Stanach, jeżeli są tak obchodzić ten dzień, to jak najbardziej tak. Mają do tego prawo i nie należy tego krytykować. Przychodzą do nas w przeddzień, czyli 31 października, po przebieraniu i straszą tradycyjnie, także myślę, że można to spokojnie jakoś pogodzić. Jak widzimy, odpowiedzi są różne. A wy, co sądzicie na temat Halloween? Zostawcie komentarz pod filmem.